I hej, hej, z tej strony Kaspi i jak coś, no średnie mi idzie. Po prostu okej. Okej, chwileczkę. Tutaj ja bym poprosił. Nie w ten deseń miałem to zrobić, tylko tu. Co jest do... Dobra, weźmy to i weźmy, dołóżmy wszelkich starań tutaj, by dołożyć jakieś kolejne oddziały. Może teraz będę mógł usunąć ten odcinek frontu? A, musiałem specjalnie wziąć tych, żeby móc zrobić cokolwiek, więc spoko. Aha, dobra, wam dobrze to idzie, naprawdę. Dobra, tutaj ustawić się tak, proszę. Wy tu przestańcie atakować po prostu i tutaj się przestawicie. Dobra, przestawicie się. Okej. Ołki dołki. Tutaj wy tu widzę, że trochę też już zaczynacie ogarniać. Tu wtedy ja bym poprosił was, żebyście zrobili coś takiego. Okej, okay. Tutaj ja bym poprosił was, żebyście zrobili, o, do Astrahania samego linię, tutaj też, dobra, tutaj się trzymać będziecie raczej. Okej, okay. Tutaj się trzymacie, może to nie jest super dobry wynik, ale zawsze jakikolwiek. Dobra, tutaj możemy zamknąć ich jeszcze bardziej, bo widzę, że już po prostu nie mają co kurde robić, te gnojki tu. To sobie zaczynają atakować po prostu na pałę, jak to lubią robić w zwyczaju. Dobra, zabijcie ich tu. Zaatakujcie ich tutaj, jak oni chcą. Wy tutaj... what the fuck? Niech im będzie. Wiecie co, to jest armia do obrony, więc nie będę tego robić już bardziej. Dobra, dalej do obrony wszystko. Mamy te 160 dywizji, to powinno, myślę, że styknąć chociaż trochę. Okej. Atakujecie, atakujecie, dobra. O, coś tu się w ogóle zdarzyło, okej. Dzięki za te konwoje. Pytanie, Sowieci, dobra, trzymają się, już nie trzymają się, o, może tak powiedzmy. O my god, następne państwa zwołujcie, no. Świetlistą i promienistą normalnie koalicję weźcie sobie, już ustawcie normalnie, bo już nie mam ją co robić oni. Dobra, szybko wszystkie oddziały jakiekolwiek są, to niech idą tutaj, bo widzę, że po prostu nie macie co robić i chcecie zniszczyć mi wszystko. Dobra, tak, 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 dobra. Weźmy jeszcze może dodatkowe oddziały kawalerii tu dołóżmy, o, coś takiego. Niby miały to być oddziały porządkowe, ale widzę, że jednak nie są tak całkowicie porządkowe. Wy tu się trzymacie, dobra, okej. Nie podoba mi się to, ale niech będzie. Utrzymamy to. Oh my goodness, Montenegro. Och, nie, Montenegro. Co ja zrobię przeciwko nim? Aha, dobra. Wiecie co? Widzę, że macie nowe... nowego, kurde... pachołka do ataku. Niech im będzie. Tutaj mamy ją lepszą pozycję do obrony, więc hookers.
Ile macie? 3 miliony strat ludzkich. No dobrze. Okej, okay, dzięki. Dobra, weźmy sobie więcej zasobów. Wy tu się trzymacie. No dobrze. Nie jest może to genialne, ale zawsze coś. Nie, nie atakujcie, bo to z serii bez sensu. Dobra. Tutaj się na razie niech trzymają. Aha, super taktyka. Będziecie się ustawiać teraz w takich miejscach, co? O, wzrost stabilności, super. Aha, super, dzięki. August, poprosiłbym. Jak ja to mam ustawić? Kiedy oni mają po prostu przez rzekę, atakują przez wszystko, ale powiedzmy... A, mam pomysł, co mogę wysłać. Tutaj zapewne przydałoby się wam paręnaście samolocików. Na przykład 500. Czyli tutaj weźmy sobie tak jak to mówiłem. Okej, chwilka, tutaj mieliśmy się trzymać w Polsce, żeby nic nie działo się dziwnego. Aha, dobra, wyciągacie to. Wait, what? O, dobra, średnia stabilność, dzięki. Oczywiście, kolego, proszę bardzo. Za takie coś to medal się należy. Taktyka klasy 5. O, super imbo idzie. Dobra, tutaj widzę, że można tak załatwić. Dobra, to chodźcie, zaatakujcie. Nie, nie mogę nic zrobić tu. Tu wszędzie można ich niszczyć. O, świetny pomysł. Zaatakujcie ich tu. Wow. I ile macie strat? Ja mam 300 tysięcy do 3 milionów. Good job. Wow. Aha, Chorwatów już nawet atakujecie, co? Dodajecie do wojny. Spaka. Oczywiście. Nie ma problemu.
Dobra, wy tutaj się w miarę trzymacie, ok. Jeżeli chcecie tak robić, to spoko. Nikt wam nie zabroni. I dobicie tego tutaj. Po prostu gnojka małego, bo już mnie tu irytuje to. Dobra. Tutaj w miarę to wszystko się trzyma. Dobra. Mógłbym się cofnąć do tej tutaj prowincji, ale to też jest tam już bez przesady. Okej. Aha. Komunistyczna prowincja Hawajów. Good job. Aha. Oni nie są w trzeciej międzynarodówce, ale walczą przeciwko mnie również. Well. Nie będę nic mówić, naprawdę. Aha, czyli tutaj mamy to, ołki, to weźmy sobie to. Dobra, może dowalcie tych tutaj, żeby już mieć tu jakąś przeciwwagę już. Dobra, czyli... wzmocnienie stolicy, niech będzie też. Dobra, wiecie co? Ja bym chętnie wziął te oddziały i zaczął je ogarniać tutaj, żebyśmy mogli coś w ogóle mieć z tych tu miejsc. Tak. Świetnie, tutaj tak. Więcej tych oddziałów tutaj do ochrony tego porządku publicznego tu. Okej, dobra, coś takiego powinno, myślę, że styknąć już. Poprosiłbym was, Recruit Forces. Okej, to weźmy sobie tego i może jeszcze gdzieś tu powinien być. O, jest. O, coś takiego bym poprosił. Dobra, jeszcze poprosiłbym kolejne dwa oddziały, ale one tutaj niech pójdą. Okej, to już w miarę jakoś to wygląda. Tutaj jest okej, aha. Główny przeciwnik mój, Sowieci. Ładnie bym was poprosił, byście się poddali. Ale to jest za dużo wymagań, więc no cóż. Aha, dobra. Atakujcie ich tu. Wow, jeszcze więcej tej. Dobra, coś jeszcze do mnie, ktoś do mnie jeszcze pisze, co się tam dzieje. Mhm.
O, coś takiego sobie bym poprosił ustawić. O, bo widzę, że komputer już powoli... Wykorzystajcie to i zdobądźcie tą prowincję. Good job. Aha. Proszę bardzo, jak coś to wróciłem. Czyli tutaj nic ciekawego nie ma. Super, wy tutaj się trzymacie, jakkolwiek by to nie było. A pytanie za 100 punktów, czy jak ja bym wziął z wami, stworzył frakcję? Albo dołączyłbym się... Aha. Po prostu... Aaa, dobra. Jakbym był autorytarny, to bym był. Ale nie jestem, więc trudno. Wow. Ci oni naprawdę nie mają co lepszego do roboty. 41 tysięcy, no 50 tysięcy do 150 tysięcy, czyli 3 karabiny na jeden ich. Okej, okay. Good job. Really good job. Dobra, zaatakujcie ich tutaj, będziemy przebijać się powoli. Chwila. Tutaj tak, tu. Kolego mi nieładnie uciekać z okrążenia. Poproszę was tutaj. Wy tutaj się trzymacie. Jedynie co to bym chciał zaatakować te dwie prowincje może, żebyśmy byli na lepszych... tutaj żeby były lepsze prowincje do defensywy. Głównie o to mi chodzi teraz. Hello! Gincie! W imię lepszej Polski, można by tak to nazwać. Ruskie Imperium, naprawdę. Tutaj mamy ogólnie w miarę w porządku, tutaj się trzymamy. Jedynie co to tutaj bym mógł sobie przygotować jakieś rzeczy. A! Ogólnie jak mam technologię do budowy? Jeszcze nie mam tego. Dobra, by mi się przydało niedługo. Dobrze, czyli 600 samolocików, jeżeli bym miał jakieś, albo chociaż 300 te co mamy. Dobra, tak. Nie za bardzo tracicie tutaj morali itp? Well, I don't give a fuck już. Ale trudno. To ich problem, nie mój. Dobra, czyli wy tutaj się... Nie. Chyba, że maksymalnie co tutaj... A nie, to już nie ma sensu, to atakowanie. Dobra. Aha. Czyli co tu się stało, że ja nagle nie mogę nic zrobić? Pewnie dlatego, że po prostu reasons. Aha, dobra robota. Chcecie się bić? Spaka. Albo nie, tu! Tutaj! Tu zaatakujemy tego jednego typeczka. Jeżeli by się nam udało go zabić, albo wyrzucić go z tamtej prowincji, to by było świetnie. Dobra, wykopcie ich stąd. Mnie to już nie obchodzi. Jak tutaj by mi się udało ich wykopać, to bym miał wtedy zablokowaną tamtą prowincję i tyle. Ale to co tam? Wow, za dużo wy ty nie niszczycie sobie tych armii. Naprawdę milion ludzi, tutaj 2,5 miliona ludzi.
Dobra, czyli mówicie, że za dużo jednostek tutaj, to wiecie co, zróbmy taki plan, super, o. Jeżeli wam się to uda, to zobaczymy. Goddammit. Okej, chwilka. Już bym chciał jeszcze dodatkowe tutaj ziemię do ochrony, dobra. Oh my goodness. Dosyłajcie tu. Wow, nawet jeśli nie mam siły produkcyjnej, tak? Oh my goodness, really? Ulepszenie stolicy, dobra. Weźmy, czyli teraz kolej warszawsko-wileńska. Niech będzie. Moglibyście się uspokoić trochę. Wait, what? Ile ma to morali? Dlaczego ja dobrze widzę, że on ma tyle morali na tym jednym oddziale? W tym jednym oddziale. Dobra. Szyfrowanie. Dobra, to widzę, że nie ma sensu to. To zróbcie tak. Załatwmy ich po prostu z tej strony. Dobra, tutaj. O, okej. Niech im będzie. Nieźle im to idzie. No i gnojki tutaj zostaną zniszczone już, dobra. Aha, dobra, niezła próba. O, okej. Wiecie co, dołączycie tutaj. I teraz tak, 6 oddziałów, 6 oddziałów węgierskich bym przerzucił wtedy na tą miejscówkę. O. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby tak robić, bo dzięki temu będę mieć trochę większe tutaj możliwości. Okej, wy tutaj. Chyba, że tu weźmiemy, przesuniemy się z lekka i tyle. Świetnie mi idzie, naprawdę. Polecam to. Wrocław stracić. Ej.
Cofnijcie mi się stąd, dobra. Dzięki. Tutaj poprosiłbym reaktory nuklearne zrobić sobie i tyle. Dobra. Wy tutaj się jakoś w miarę to rozwijacie. Dobra. Nie, totalnej mobilizacji na pewno nie zrobię. Tutaj bym chciał sobie ogarnąć National Populist. Nie. Autorytarnych, czyli Decryption. O, Decryption. Dobra, to weźmy to sobie wtedy i tyle. Trudno. Jakiegoś tam typka. Soviet Union, naprawdę intrygujące. Dobra, tutaj tak. Dobra robota. Dobra, wykopcie ich stąd. Jeżeli wykopiemy ich stąd, to może coś się zdarzy lepszego, jeżeli będę mieć mniejszy front. Wait, what? Are you fucking kidding me? Albo tu, o, coś takiego. Albo nie, tu. Ogarniemy sobie już teraz, myślę, że można powoli ogarniać podział tych dwóch miejsc na północną i południową. I ile straciliście? 4 miliony do niecałych 500 tysięcy. Spaka. Dobra, tutaj się trzymacie wszędzie, okej. Pytanie, jak wygląda... O, to już się mi podoba. Czyli mamy tak, Sowietów zaraz pokonamy. Tutaj pokonamy, nie wiem, zobaczę, co tutaj w ogóle się uda pokonać. Chyba ci też ze mną walczą? Tak. Nie, nie walczą ze mną, dobra. Przynajmniej tyle dobrego. Tyle wygrać. Dobra, ile ja tu tracę? 50 do 200. What? Are you for real, bro? God damn it, to już jest przychlastane. Ale niech będzie im. Okej, dobra. Myślę, że skończymy sobie już na tym odcinek. I tyle. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!